Kiedy dostałem pierwszego maila od YouTube Content Creators, pomyślałem super, nareszcie wielki algorytm zaczął tak postrzegać mój kanał. Radość trwała mniej więcej do momentu, gdy zobaczyłem treść maila, w którym kazali mi określić odbiorców moich filmów. Jeśli okaże się, że tworzę filmy, które wyglądają jakby były dla dzieci, ale w rzeczywistości nie są dla nich przeznaczone, to grożą mi wysokie kary, a nawet więzienie. Dzięki YouTube, zawsze marzyłem, że pierwsza wiadomość, jaką otrzymam w roli twórcy, to będzie mail z pogróżkami. Chyba jedyne, co gorszego mógłbym zrobić, to rozpocząć działalność mafijnej dzielnicy i sam sobie pod drzwi rzucić głowę ryby. Mimo że niektóre narzędzia sugerują, że moi widzowie to osoby z przedziału od 20 do 40 paru lat, to podkreślę to teraz. Na tym kanale nigdy nie było i nie będzie treści przeznaczonych dla dzieci. Jeśli masz mniej niż 13 lat lub mieszkasz w kraju, w którym nie posiadasz przynajmniej statusu nieletniego z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, filmy na tym kanale nie są przeznaczone dla ciebie. Oglądać je możesz wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. GTFO zwróciło moją uwagę dawno temu. Trailer obiecywał małe pomieszczenia, zadania w trakcie misji i ogólnie panującą grozę rodem z obcego. Gra miała kłaść silny nacisk na kooperację czterech osób, oferując wąski margines na ewentualne pomyłki. Tytuły, które robią wszystko, by zamienić życie gracza w piekło, mają u mnie szczególne miejsce. Może odzywa się przy nich mój ukryty masochizm, szczególnie że naprzemiennie grywam sesję w Stardew Valley. Grę, która tylko pozornie jest o prowadzeniu farmy, a w rzeczywistości to aplikacja transferująca duszę prosto do piekła, gdzie zawsze będzie ci brakowało dosłownie jednej godziny, jednej drabiny lub jednego slotu w ekwipunku do pełni szczęścia. Trwała śmierć jest niemożliwa tylko dlatego, że gra nie mogłaby cię wtedy nękać. O tym jednak będzie inny film. A wracając do GTFO. Grywalna wersja pojawiła się w sklepie Steama na początku grudnia. Otwarte testy i recenzje można było znaleźć dużo wcześniej, już na początku 2019. O testach wspomniało kilku większych twórców, ale pod względem zainteresowania i publikacji można śmiało powiedzieć, że gra jest niszowa. Mam wrażenie, że Early Access i kierowanie się techniką MVP jest wymianą sukcesu na początkowy zastrzyk finansowy. Czyli taka transakcja, w której stratnie są jedynie ci gracze, którym ten produkt się spodoba. Mówię o wrażeniu, bo w tym momencie nie mam żadnych statystyk, które mogłyby je potwierdzić lub jemu zaprzeczyć. Oczywiście są gry, które odniosły sukces, a były wydane w trybie Early Access, jednak wszystkie, które sprawdzałem w Steam Chartach, startowały z pewnego pułapu aktywnych graczy i przy dłuższej obecności na rynku odnotowały mniejsze lub większe spadki aktywności. Z kolei nie znalazłem gier, które startowo miałyby powiedzmy 5000 aktywnych graczy i ta liczba przy wydaniu wersji 1.0 urosłaby do 60 000. Tutaj jednak wypadałoby określić, ile czasu dajemy takiej grze na uzyskanie szczytu. Brak lub niewielka liczba gier, które po dłuższym czasie stagnacji stają się nagle popularne, może oznaczać również, że te mało popularne wcale nie są dobrymi grami. Prawdopodobne jest też, że miały źle prowadzony marketing, a także mogły być z góry kierowane do wąskiej grupy odbiorców. Życie dewelopera staje się dużo prostsze, gdy nie musi dzielić budżetu między produkcją a promocją. Jednak każdy mały i średni twórca musi się mierzyć z takimi decyzjami. Zatem tylko na tej podstawie trudno powiedzieć, czy gra jest dobra czy zła. Jeśli tytuł startuje mały i taki pozostaje, możemy stwierdzić, że nie wygenerował trendu lub jeszcze tego nie zrobił. Zdarzają się przypadki, że ktoś popularny odkopie coś starego i nagle staje się to nową modą, ale równie dobrze można grać w totolotka. Niestety nie ma stałej recepty na sukces takich tytułów, poza trzaskaniem projektów, zbieraniem doświadczenia i trzymaniem kciuków, że któryś w końcu wypali. Choć na ogryskach najbardziej interesuje mnie punkt widzenia i korzyści gracza, do uzyskania pełnego obrazu potrzebne nam są obie strony. A gry, jeśli jest zła, nie warto kupować nawet, gdy sympatyzujesz z deweloperem. Niby jest jeszcze zbyt wcześnie na określenie, jakim sukcesem było wydanie GTFO, jednak skłaniam się ku stwierdzeniu, że nie wygeneruje większego zainteresowania i to ze względu na pewną specjalizację, a także negatywne oceny, które są rezultatem wczesnego dostępu. Kooperacja w grach przypomina gotowanie na wspólną imprezę. Czasem to doświadczenie nie różni się od trybu dla jednego gracza, więc jak na imprezę każdy przynosi to, co ugotował, a wszyscy wiedzą, że Marta najgorzej gotuje, to zwyczajnie do jedzenia pozostają inne potrawy, a to niedobre zawsze można dać ukradkiem psu. Szczególnie jeśli to jej pies, to masz pewność, że nie zdechnie następnego dnia, bo biedak się pewnie do tej pory uodpornił na większość dostępnych trucizn. Innym razem zbierają się wszyscy w jednym miejscu na wspólne gotowanie i wtedy wystarczy, że jedna osoba wie, co robić lub ma dobry poradnik, by pies się nie zatruł, a Marta nie zepsuła wszystkim wieczoru. Jest taki stopień trudności w kooperacji, gdzie również masz wspólne gotowanie, ale tym razem pracujecie nad jedną potrawą, a w kuchni zmieniacie się co 5 minut. Wskazówkami wymieniacie się mijając w drzwiach, więc jeśli Marta zignoruje dobre rady i znowu poniesie ją w kuchni fantazja, jadalny na imprezie pozostanie już tylko pies. Gry często starają się urozmaicić gameplay i stosują różne wyzwania, jednak GTFO poświęca się głównie temu ostatniemu stylowi. W grze drużyna opuszczana jest na odpowiedni poziom, ma zadanie do wykonania, a po jego ukończeniu musi się dostać do punktu ekstrakcji. Z dobrym liderem każdy wie, co ma robić, jednak zrozumienie poleceń i ich wykonanie spoczywa na każdym z graczy. Poziomy i zadania są tak stworzone, aby jak najbardziej utrudnić grę pojedynczej osobie. Zwykle przy zagrowaniu jednego przeciwnika alarmowane jest całe pomieszczenie. Nie będę mówił, że solowanie jest niemożliwe, bo pewnie w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, ktoś właśnie publikuje, jak samodzielnie przechodzi wszystkie aktualne wyzwania. Gameplay głównie skupia się na skradaniu, choć są również wymuszone sekcje hordy. Każda konfrontacja z przeciwnikami to zużywanie zasobów.
zasobów. Życie, amunicja i gadżety pozamykane są w strzeżonych pojemnikach i często wymagają dodatkowego ryzyka, aby je dostać. Przeciwnicy zwykle nie atakują, dopóki sami nie zostaną sprowokowani. Dlatego poruszanie się albo światło latarki to często wystarczający powód, aby cicha misja zamieniła się w prawdziwą rzeźnię. Gra zezwala na cichą egzekucję, ale często trzeba ją przeprowadzać równocześnie z innymi członkami drużyny, bo potwory lubią trzymać w grupach. Oczywiście twórcy wiedzą, że wśród fanów jest pełno cierpliwych skradaczy, więc niektóre drzwi i eventy będą uruchamiały alarm, który na chwilę pobudzi przysypiających w mrokach graczy. Drzwiom z alarmem często towarzyszy minigierka, która wymaga, aby każdy stanął na czerwonym polu, aby zmniejszyć liczbę zagrowanych potworów. W takim razie, just follow the paths and try to do it as fast as possible and stand in the circles, because the quicker we do it, the less of the monsters will spawn. On me! On me! Everyone, get ready. Okay, follow the path. I'm taking the leftmost. Powoduje to też, że gracze muszą się czasem rozbiec, a także dzielić uwagę pomiędzy questem a nadciągającymi przeciwnikami. Zadania można rozwiązywać ślepo, przeszukując wszystkie pomieszczenia lub korzystając z pomocy. Konsola jest ciekawym urządzeniem, które przy użyciu podstawowych komend pozwala na znalezienie sekcji, w której znajduje się cel misji, przejrzenie listy itemów na mapie, a także pinganie, czyli dźwiękowe lokalizowanie co ważniejszych obiektów. Mimo że w grze gracze mogą zostawiać swoje znaczniki, a nawet rysować po mapie, uważam, że poleganie na tym bez komunikacji głosowej to jak próba zastąpienia czyjejś nogi kolbą kukurydzy. Misje przedstawione są w formie drzewka. Im niższy poziom, tym trudniejsze wyzwanie. Przeciwnicy, zasoby i lokalizacja celu misji generowane są losowo. Dodatkowo twórcy obiecali, że wprowadzą rotację poziomów, żeby dać graczom poczucie świeżości i nowe wyzwania. Gdy sam zacząłem grać, miałem nieodparte wrażenie, że znam tę grę, bo bardzo przypominała mi Payday. I faktycznie, gra jest robiona przez osoby, które stały za Payday 2. Gra horrorem raczej nie jest, choć jest bardzo ciemna i idąc po jedną łatwą eliminację lub zamknięty kontener, można się czasem zaskoczyć, że tuż obok drzemie więcej potworów. Rozgrywka zbliżona jest do budowania domków z kart. Przy błędzie może zniszczyć się tylko jedna kondygnacja lub zawalić się cała budowla. Na początku wspomniałem o obcym, ponieważ styl gry przypomina przyszłość wymieszaną z okresem sprzed miniaturyzacji. W recenzjach grze zarzuca się brzydką grafikę i faktycznie tekstury w pełnym świetle wrażenia nie robią. Jednak ziarnistość obrazów pasowuje się w stylistykę gry i daje wrażenie starego ekranu. Pasuje to zarówno do menu i wszystkich elementów gry, więc nie traktuję tego jako błędu po stronie dewelopera. Fizyka broni faktycznie sprawia wrażenie, jakby były wykonane z kartonu. Byłoby dobrze, gdyby twórcy popracowali zarówno nad dźwiękiem, jak i poczuciem ciężkości. Początkowo używałem wyłącznie pistoletu i podstawowego shotguna. Do tej pory jest to mój ulubiony setup i tego problemu nie zauważyłem. Dopiero gdy wypróbowałem SMG i karabin szturmowy, wrażenia były bardzo przeciętne. Dopasowanie wyposażenia do misji i pozostałych członków drużyny również ma wielkie znaczenie. Wyrzutnia piany pozwala cementować przeciwników i fortyfikować drzwi. Skaner wykrywa żyjące istoty za drzwiami, a także pomaga lokalizować skautów. Działko maszynowe spowalnia wrogów, a shotgunowe strzela wolno, ale przynajmniej coś zabija. Pojawia się wiele opinii, że gra jest trudna, ale w rzeczywistości przypomina każdy poziom skradania się w Payday. Jest mało miejsca na błędy i przy pierwszym zetknięciu wymaga nauczenia się wielu rzeczy jednocześnie, a to czasem wystarczy, by odstraszyć nowicjuszy. Gra nie posiada żadnego systemu nagród ani levelowania. Początkowo miałem ją nawet dorzucić do innego mojego filmu, ale myślę, że zasłużyła na osobny odcinek. Nawet z map nic nie wynosimy. Jedyną nagrodą jest napis "Misja zakończona sukcesem" zaraz po ekstrakcji. Choć ewidentnie tytuł ma wiele braków, uczucie dobrze skoordynowanych działań daje spory zastrzyk endorfin. Nie wiem też, czy to tylko moje szczęście, bo społeczność wydaje się bardzo przyjazna. Nie spotkałem furiatów, ani ludzi, którzy są przeświadczeni, że sami wszystko dobrze zrobili, a ich team to banda nubów. Fuck-upy się zdarzają, na tym polega ta gra, nie by ich unikać, ale żeby sobie z nimi radzić. Doświadczeni gracze zwykle chętnie idą z początkującymi na poziom A1, czyli pierwsze doświadczenie z GTFO, którego nie warto rozpoczynać samotnie. Są jednak trzy powody, które sprawiły, że dla wielu graczy GTFO nie jest natychmiastowym zakupem. Przede wszystkim cena. Gra jest głównie skierowana do czterech graczy. Namówienie trójki kumpli na wydatek 150 zł może być wyzwaniem, zakładając, że znajdziesz takich, którzy lubią kooperatywne skradanki z elementami hordy. Jeśli nie masz znajomych, to musisz sobie znaleźć drużynę. Choć są gracze z Polski, to znalezienie otwartej gry z rodakami może zająć sporo czasu. Zatem potrzebny będzie język dodatkowy. Bariery językowe z kolei prowadzą nas do ostatniego powodu. Gra nie posiada matchmakingu. Do swojego lobby możesz zaprosić ludzi z listy Steama albo z Discorda. Działa to także oficjalny Discord, posiada wiele pokoi rozmów, do których dołączają gracze, jeśli szukają drużyny. W grze, gdy zakładasz lobby, dostajesz kod, który wklejasz swoim pozostałym teammateom. Gdy go skopiują, pojawi im się opcja dołączenia bez konieczności zapraszania ich do znajomych. Brak automatycznego znajdowania gier to deal breaker dla wielu graczy, choć twórcy zapowiedzieli, że pracują nad tym, aby pojawił się już w następnym patchu. Z jednej strony to kolejny dowód na to, że do sprzedaży zbyt często trafiają niedokończone
niedokończone gry, które powinny spędzić zdecydowanie więcej czasu w produkcji. Teraz gracze dostaną niedokończony produkt, wypali się hype, a ci, którym się ta gra spodobała, będą musieli dalej szukać się na Discordzie, bo serwery będą świecić pustkami. Z drugiej strony, jeśli chodzi o sam matchmaking, opcja takiego szukania drużyny przeszkadzała mi tylko w założeniu. Zwykle w grach, gdy zbieram losową drużynę, mało wiem o ludziach, którzy są mi przydzielani. Na Discordzie i w poczekalni zwykle mam te kilka minut więcej, relacje są bardziej personalne, jest więcej czasu na omówienie strategii, wymiany doświadczeń. Dodatkowo, jeśli nie podoba mi się czyjś nick lub awatar, albo to, w jaki sposób zachęca do swojego kanału, zawsze mogę wybrać inny. Wybierając ten tytuł, musisz się liczyć z takimi cechami, choć ten film pewnie stanie się nieaktualny za pół roku, a przynajmniej co do niektórych aspektów gry. Czy warto kupić GTFO? I tak i nie. Jeśli lubisz skradanki i kooperację, a do tego masz kumpli, bierz, bo gra daje wiele okazji, by się sprawdzić jako drużyna. Jeśli nie przeszkadza ci szukanie graczy na Discordzie, to też nie powinieneś żałować. Jednak każdej innej osobie odradzałbym, albo przynajmniej zachęcał do czekania i obserwowania, jak się gra rozwija, bo twórcy zapowiedzieli kilka ciekawych funkcji. No i to tyle w kwestii GTFO. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Podobno YouTube można przekupić lajkami, więc jeśli film ci się podobał, wciśnij kciuk w górę lub w dół, to może nie naślą na mnie swoich zbirów. Z różnych źródeł wiem, że nie za bardzo podobają im się komentatorskie kanały i to by tłumaczyło, dlaczego dostaję od nich maile z pogróżkami. I standardowo, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, to kliknij czerwony przycisk z napisem subskrybuj. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat, wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Chyba jedyne co gorszego mógłbym zrobić, to rozpocząć działalność mafijnej dziewicy. Nie.